Piotr Nisztor, witam Państwa ponownie w ten świąteczny, wielkanocny wieczór. A ze mną i z Państwem kolejny gość, ksiądz Witold Kawęcki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam Pana i witam Państwa w ten piękny, świąteczny dzień. No właśnie, nadzieja. Wielkanoc, Zmartwychwstanie Pańskie to jest nadzieja. I tu pytanie, czy ta nadzieja na to, że młodzi ludzie, których ksiądz edukuje od wielu lat, z którymi się spotyka, rozmawia, prowadzi zajęcia, czy w ich sercach jest właśnie nadzieja związana z tym, żeby jednak z tym postępować zgodnie z tymi kościelnymi, z jednej strony zaleceniami, ale z drugiej z tymi życiowymi, no bo dzisiaj otacza nas ta rzeczywistość bardzo brutalna. Czy ta nadzieja jest w młodym pokoleniu? Myślę, że nie ma człowieka na świecie, który nie miałby w sobie choćby krzty nadziei. Jest to jakby częścią naszej natury. Ona czasem jest fałszywa, czasem jest nieuświadomiona, czasem jest źle ukierunkowana, ale nadzieja jest domeną ludzi. Zawsze będzie lepiej, może być lepiej, powinno być lepiej, bo inaczej życie nie miałoby za bardzo sensu. No ale mówi się o tym kryzysie wiary wśród młodych ludzi. To prawda. Więc sama nadzieja, odpowiadam wprost na Pana pytanie, rzeczywiście jest i gdzie jak gdzie, ale wśród młodych, kiedy nie ma jeszcze obciążenia życiem, nie ma jeszcze trudu, doświadczenia, dotyku, że przegrałem albo źle zrealizowałem. Nie ma takiej świadomości, która przychodzi później, że może źle rozegrałem swoje życie. Młodzi nie mają tych obciążeń, w związku z tym to nadzieję mają. Teraz jest pytanie, czy to jest nadzieja dobrze ukierunkowana, słuszna, zgodnie z wyborem serca, sumienia, z zasadami, wartościami, które są. I tutaj wchodzimy na bardzo już równie pochyłą nawet niekiedy i na grząski teren, dlatego że współczesna młodzież żyje tym i mówi tym i myśli tym, generalizuje teraz, co jest w social media. To, co odczytują, wiem to w codziennych kontaktów z rozmowy z nimi. No, poruszam się w przestrzeni studentów od bardzo wielu lat, ale nie tylko, bo też mam kontakt z młodzieżą, choćby duszpasterską. Więc tutaj ten świat mediów, społecznych mediów zwłaszcza, które oni czytują, interpretują, w których są, wytwarzają, potwarzają, w dużej mierze ideologicznie ustawia ich. A jak w takim razie znaleźć miejsce wśród tego zalewu informacji z jednej strony, z drugiej strony no, tej laicyzacji jednak życia, no to miejsce dla zmartwychwstałego Pana Jezusa. Laicyzacja jest faktem niestety powszechnym i w Polsce ta laicyzacja, czy też sekularyzacja, jej dynamika jest jedną z największych na świecie. Tego nie widać, bo schodzimy z wyższej półki, to znaczy ten stopień ludzi blisko kościoła, sakrum był wielki, dlatego nie widać go, że jest tak wielkim, ale badania socjologiczne, także amerykańskich socjologów pokazują, że dynamizm w Polsce tej sekularyzacji, tej laicyzacji wprost jest wielki. Jak znaleźć miejsce? Oczywiście trzeba kształtować, to się nie bierze samo z siebie. Młodzi muszą stawiać sobie odważne pytania i uczciwe pytania z wyboru między grzechem a świętością, a dobrem a złem. Autorytety są potrzebne, bo potrzebne czy dzisiaj dla młodych ludzi zmartwychwstały Pan Jezus jest autorytetem? Jeśli się rzuci zmartwychwstałego Pana Jezusa bez przygotowania, zawieszonego w próżni, to może nie być autorytetem. To nie jest tak na kliknięcie dłoni i paznokcia. Po prostu trzeba wychowywać w rodzinie, podstawowa komórka, wychowywać w duchu wiary, w duchu zasad, słusznych wyborów, stworzyć kontekst kulturowy i społeczny. Ja nie wierzę, że dzisiaj jest kryzys kościoła, czy kryzys sakrum, a dlaczego miałby być? Natomiast na pewno, czy kryzys rodziny, czy kryzys powołań, natomiast na pewno jest kryzys potężny, kryzys kulturowy, cywilizacyjny. I taż kultura światowa nie prowadzi dzisiaj w sposób bezpośredni ludzi do Boga, do wiary, do wartości, a jeśli prowadzić, to prowadzić do innych. W związku z tym zmieniać trzeba jakby kontekst kulturowy, całe otoczenie, walczyć o także pewne modele słuszne, właściwe, rodziny, małżeństwa. Jak to zrobić? Praca jest od podstaw, zaczynają rodzice, muszą sobie tego uświadomić. Potem praca jest u człowieka, który zaczyna dojrzewać, czyli u młodego człowieka, który ma sumienie, niezależnie nawet od jego wiary czy niewiary. Ma sumienie. Sumienie jest w ogóle na wszystkich ludzi. W sumieniu dokonuje się wyborów między dobrem a złem.
zła należy unikać, dobro należy czynić. To wie każdy. Nawet jakiś jeszcze nieoswojony, żyjący w dżungli, buszu, niereligijny wydawałoby się człowiek. Więc wybór sumienia, kierowanie się głosem sumienia, który jak wiem, jest głosem Pana Boga. Ale jak w takim razie, proszę księdza, no właśnie, ten głos Pana Boga odnaleźć w sytuacji, kiedy zresztą po części ksiądz to powiedział, bardzo dużo dzisiaj młodzi ludzie korzystają z mediów społecznościowych. No ta informacja, to jest bombardowanie informacją. No i teraz w tym natłoku, tym gąszczu, jak ten głos usłyszeć? Tym bardziej, że ten głos nie jest taki ewidentny. Czasem na przykład w świeckim świecie, profanom wydawało się, ten głos można usłyszeć. W sztuce, która jest świecka, niekoniecznie religijna, ale głęboka, transcendująca. To nie jest tak, że ten głos jest tylko po jednej stronie. Natomiast wrażliwość, to jest pierwsze, nadsłuchiwanie, chęć pójścia tą drogą, chęć wyboru wartości, chęć skonfrontowania się, czy chcę mieć tylko celebrytę jako drogowskaz, jakiegoś celebrytę, czy chcę mieć autorytet świętego, bohatera, męczennika. Ale to ten wybór jest już w człowieku. To jak w takim razie ci młodzi ludzie, z którymi na co dzień ksiądz ma kontakt, oni planowali, czy przeżywali wcześniejsze święta Wielkiej Nocy? Czy one się będą czymś różnić od tych właśnie świąt, które mamy obecnie? Czy w ogóle ci młodzi ludzie, oni wiedzą, że Wielkanoc to jest najważniejsze święto? Każdy wie, że jest Wielkanoc. Każdy mniej więcej jeszcze w Polsce wie, jaki jest zarys, struktura i o czym te święta mówią. Natomiast nie ma recepty, panie redaktorze. Nie da się. Do niczego nie ma recepty. No bo niektórzy jak powiedzą, być dobrym dziennikarzem, kolejny, też nie ma takiej recepty. I jak być dobrym człowiekiem, do końca recepty nie ma. To się staje. Trzeba przede wszystkim cierpliwości. Trzeba dojrzewania. Ale trzeba też stworzenia tego kontekstu szerokiego, rodzinnego, kościelnego, eklezjalnego, politycznego, społecznego, w którym wychowujemy tych ludzi. Jeżeli będziemy także medialnie deptać wszelkie autorytety, tylko dlatego, że jest on nam niewygodny, jakiejś opcji politycznej, to my tak naprawdę deptamy samych siebie. Autorytet jest autorytetem. W ostatnich latach miałem takie wrażenie, że na każdego się hak znalazł, byle tylko, jeśli to było potrzebne do jakiejś rozgrywki politycznej, społecznej czy kulturowej. A jak to się przekłada na tych młodych ludzi? Autorytet jest autorytetem właśnie. Trzeba chronić poważne autorytety, jeśli tego zasługują. Jan Paweł II. Jan Paweł II to jest taka klasyka oczywiście. Jest Matka Teresa, jest ksiądz Popiełuszko, jest no tak, Wyszyński niedawno był ale Jan Paweł II był atakowany przecież. Tak, jest niektóre media. Ale chcę powiedzieć, że obok tych ikon są też ludzie codzienności, prawi ludzie. Prawi księża, prawi prawnicy, prawi sędziowie, dziennikarze uczciwi. Oni są. Trzeba skończyć, panie redaktorze, z bad news is good news. Zła wiadomość, okrutna, kryminalistyczna jest na pierwszym miejscu. Media mają lekcje do odrobienia, choć media są ostatnie, które chciałyby się czegokolwiek uczyć. To wiem jako medioznawca, pracujący tyle lat, także jako dziennikarz. Więc musimy zacząć też od siebie. Na przykład przez wywyższanie dobra, przez opowiadanie historii świętych, dobrych ludzi, świeckich także, przebijanie się z dobrą wiadomością. Wtedy będziemy tworzyć tą cywilizację i kulturę, o której mówimy. Nic się samo z siebie nie weźmie. A potem będzie wybór młodego człowieka. Czy chce iść za tą, czy za inną drogą. Ale do tego wyboru trzeba go przygotować, także przez media. No właśnie, jak ci ludzie, młodzi ludzie, którzy przychodzą chociażby na studia medialne Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jak oni rozwijają się? Czy oni, idąc na te studia, no właśnie, jeszcze do końca nie wiedzą, jak to wszystko wygląda, a później potrafią odnaleźć te kluczowe, ważne, istotne elementy w tym gdzieś jednak mimo wszystko ten trudno słyszalny często głos Pana Boga? Panie redaktorze, to są bardzo prawi, dobrzy, fajni ludzie. Generalizuję, ale generalnie tak, mają dużo dobrej chęci, dużo woli, chcą się rozwijać, to widać. Nie zawsze im to wszystko jeszcze wychodzi, ale naprawdę to jest materiał, z którym można pracować. Nigdy nie miałem zniechęcenia, tyle lat pracuję z młodzieżą. Jeśli miałem, to nie w studencie. W funkcjonowaniu uniwersytetu, w nauce, czy w ogóle w otoczce, tam jest więcej zniechęceń. Nie w samym materiale ludzkim, że tak powiem. Więc jest z kim pracować i nad czym pracować.
potem, jak oni się rozwijają, zależy, już mówiliśmy, od jakich uwarunkowań. Czy oni widzą Jezusa w swoim życiu? Zdecydowana większość tak, choć często chcieliby go widzieć poza instytucją Kościoła, co jest dość karkołomne, bo wcześniej czy później, jeżeli odrzucisz sakramenty, Kościół, instytucje i tak dalej, to odrzucisz też Pana Boga, zapomnisz o Nim. To nieprawda, że Kościół, Pan Bóg tak, Kościół nie. Generalnie to nieprawda, choć tym ludziom wydaje się, że tak jest. Więc trzeba ich przekonać, że wartości prawdziwe, że wiara pomaga, nadaje sens życia, jest siłą wyzwoleńczą, dynamiką także ich rozwoju. Wiara, Pan Bóg jest absolutnie potrzebny. Ale to ja muszę mimo wszystko znaleźć. Dzisiaj mamy dzień bardzo ważny, bardzo istotny, najważniejszy w Kościele i dla każdego z nas. No można powiedzieć, że najważniejszy dzień w roku. Tak? No właśnie, ale muszę o to zapytać, bo jednak mówi się sporo o tym, że jest kryzys w Kościele, ale też jest duża machina, która ten kryzys wywołuje, machina medialna, niechęci, budowania takiego bardzo negatywnego wizerunku Kościoła, księży, tych, którzy wierzą w Boga. Z czego to wynika? Ma Pan rację, jedno i drugie jest. Jest kryzys instytucji kościelnej, znowu nie Kościoła jako takiego, bo Kościół jest rzeczywistością Bożą, założonym przez Jezusa. Kościół jako wspólnota wiernych, jako mistyczne ciało Jezusa. Kościół jako sakrament. No to tutaj kryzysu nie ma, bo to było raz dane na zawsze i Chrystus jest twórcą tego Kościoła. Jego najświętsze ciało i krew po zmartwychwstaniu, właśnie dzisiejszy dzień to ewidentnie mówi, zburzcie tę świątynię, ja w 3 dni ją odbuduję. Jezus mówił o swoim męce, nie o zburzeniu jerozolimskiej świątyni, ale mówił o ukrzyżowaniu, zburzcie świątynię, a ja w 3 dni zmartwychwstając daję wam nowe życie. Nową świątynię, którą jestem ja sam. Nie instytucja Kościoła. Ona jest czasem w kryzysie większym, gorszym i tak dalej. Ale jeżeli nie uwierzymy w to, że wszyscy jesteśmy Kościołem, że mamy dużo do naprawienia, że Kościół jest święty nie świętością biskupów, kardynałów, papieża nawet, czy księży, tylko Kościół jest święty świętością Boga samego, Chrystusa. I że to jest święty Kościół grzesznych ludzi, ułomnych ludzi, mylących się ludzi. Oby było ich jak najmniej, także gorszących niekiedy. Ale jest też duże niezrozumienie. Kościół się kwalifikuje jako jedną z wielu instytucji światowych. On de facto jest też zewnętrzną instytucją, ale to wcale nie jest najistotniejsze w Kościele. To jest wewnętrzna rzeczywistość Boga samego, zjednoczenia z Bogiem. To jest gigantyczna machina, która dzisiaj to próbuje... jest machina, ale jeżeli nie zrozumiemy istoty rzeczy, czym jest Kościół, dzisiejszy dzień jest najpiękniejszy, żeby o tym tłumaczyć, jest ciałem zmartwychwstałym Jezusa, wcześniej ukrzyżowanym. W Eucharystii i mamy obecność Boga na krzyżu i w zmartwychwstaniu, każdej Eucharystii. I od tego powinniśmy wyjść i budować święty Kościół i uświęcać także instytucje Kościoła. I to było chyba najlepsze podsumowanie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był ksiądz Witold Kawecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Panu i Państwu również. Ja również bardzo Państwu dziękuję za to, że byliście w ten wielkanocny wieczór z nami. Kłaniam się nisko, życzę wspaniałych świąt Zmartwychwstania Chrystusa. No i wiele nadziei w naszych sercach, bo jest ona bardzo, bardzo potrzebna. Kłaniam się nisko, do zobaczenia.